Opuszczamy piękną Francję, w Pirenejach przekraczając granicę. Już w Hiszpanii. Przed nami daleka droga na południe, do Andaluzji, bo tam naszym celem są ciekawe budowle megalityczne. Chwila przerwy. Bo okolica jest zbyt piękna, aby tak po prostu minąć ją w pędzie. Oto pożytki zjechania z głównych dróg. Przez Pireneje można przez tunel, a można tak. Proszę bardzo, a oto jest krajobraz z człowiekiem. No właśnie, znanym człowiekiem. Wprawdzie nie neandertalka, no ale z charakteru to już trudno powiedzieć. No dobrze. Zgadzamy się. Tej kwestii zupełnie. No to mkniemy w przeszłość, do świata sprzed ponad 5500 lat temu. Masz rację, dziewczyno. W taki upał należy się przed wizytą w muzeum wykąpać. Cześć. Cześć. Jesteśmy na stanowisku megalitycznym koło Antekery. Właśnie wyszliśmy. Czyli Andaluzja. Jechaliśmy. Właśnie wyszliśmy z muzeum, gdzie no, jest mnóstwo informacji oraz bilety. Bilety są bezpłatne, co witamy z zadowoleniem. W oddali Dolmen Demenga, teraz niezbyt pokaźny, kiedyś wyższy wzgórek, lecz i tak wszelkie duchowe i kulturowe skarby są wewnątrz. Z tego, co się zorientowałem, pierwsze albo miejsce, nie wiem tylko czy w ogóle, czy w Hiszpanii, megalitycznego UNESCO. Stosunkowo niedawno, chyba 16 roku. Co jest tutaj fajnego? Kilka dolmenów. Z neolitu. Znaczy tam, z tego co kojarzę, najstarszy 6 tysięcy lat. Ogólnie 5 tysięcy mniej więcej czasu naszej kultury pucharów lejkowatych. Znaczy, dobrze, tutaj jak zwykle się ujmuje, no właśnie, czyli im ówcześnie. To co? Ująłem się filmując swoją koszulkę. Aha, a to tak. No więc, jest a propos, no. Tak, jest. Czyli jechaliśmy w gości, no. Tak. W tym samym czasie jesteśmy. Tak. Fajne badania tutaj były robione. Nad orientacją megalitów. No bo jedną z koncepcji jest funkcja astronomiczna budowli megalitycznych. Pamiętajmy, że one towarzyszą społecznościom, które sieją, orzą i hodują. Tak. Czyli pory roku, następstwo, przewidywanie tychże, no to jest w miarę istotna sprawa. Nie tylko wyjść przed chałupę i zobaczyć, czy ciepło. No dobra, lepiankę, ziemiankę, no cokolwiek. Owóz. Tutaj dwa z megalitów nie są zorientowane astronomicznie.
Ja jeszcze w ogóle dodam może po kolei. Mhm. Jest to pierwszy czas, pierwszy okres w dziejach ludzkości, kiedy zaczęto w sprawach duchowych samemu budować coś, jeszcze bardzo mocno osadzone w krajobrazie, ale już nie jest to tak jak do jaskiń wchodzenie w naturalne środowisko. No dobrze, no to może ja powiem swoje pierwsze skojarzenie w tym momencie. No wszystko fajnie, możemy to tak nazywać, ale po co człowiek paleolityczny miał coś budować? Moim zdaniem to się nie na zasadzie po co było, tylko na zasadzie, że się zmieniała się koncepcja podejścia do rzeczywistości. No między innymi związana z tym, że to środowisko zaczęliśmy z wielkim entuzjazmem przekształcać. No właśnie o tym mówię. I na swoje oczekiwania czy swoje pomysły no próbować wymodelować. Tak, i właśnie o tym mówię. I również to się wiąże z sakrum, które też zaczęliśmy... Teżśmy zaczęli wstawiać, tak, wbudowywać. Tak, to jest taka zmiana. Zresztą neolit, to już można powiedzieć, ja tak sądzę, początek naszej kultury. Paleolit to jeszcze było coś innego. No, nie tylko twój koncept. No nie tylko. W ogóle... Ale koncept może pobrzmiewa w różnych. Koncept może być dyskutowany, stąd mówię, że to jest mój. Że, no. Wracając do orientacji megalitów, orientacji utylitarnej, astronomicznej. Mhm. Wydaje mi się, że do obserwacji astronomicznych wystarczą dwa patyczki. Mhm. Mówię serio. To znaczy, no, Grecy czy nawet Babilończycy świetnie sobie radzili bez tarabanienia wielotonowych głazów. Tak. No wydaje się, że trochę model nieba po co się całkiem aż tak niezły. Wysilać. Znaczy dobrze, no lepiej usiąść, napić, przejeść i zacząć myśleć. No. Zamiast tarabanić głaz. Okej, czyli tutaj mamy jakby dwa w jednym. Czyli nadal mamy, znaczy nadal, dobrze, improwizuję. Mamy niesamowicie metafizyczne osadzenie człowieka w środowisku, ponieważ wielkie wysiłki człowiek ponosi, podejmuje, żeby jakoś no, to środowisko urządzić, znaczy w jakiś sposób przekształcić, znaczy w jakiś sposób no, pod swoje pomysły wycyzelować, ale również zaczyna przyzwoite obserwacje no, przyrodnicze, astronomiczne, przyrodnicze, no po prostu. Żeby wiedzieć również w jakim czasie, w jakim momencie jakby tego koła toczącego się świata się znajduje. Czyli kiedy zasiać, zaorać, wypędzić na pastwisko, zgonić z pastwiska, no, zrobić cokolwiek. Mhm. Dolmeny, chociaż powstawały te od 6000 lat temu, to jednak były używane do jakichś 3000 lat temu. Przez różne społeczności, nie naraz i nie ciągiem, tylko czasami. A właśnie. No właśnie, to jest ciekawe. Odkryłaś mi klapkę. No. Z mroków niepamięci sprzed godziny. Z muzeum. Z muzeum. Ostatnie wykorzystania, znaczy nie mówię o robieniu graffiti i bałamuceniu panienek, tylko tak. Utylitarne, no, związane chyba... z kulturą. No dobra, no to też jest utylitarne. No właśnie. I też związane z kulturą. Nawet rozwojem kultury, biorąc pod uwagę panienki. Kwestia jest tego typu, to były już czasy żelaza. Tak. Po prostu rzymskie na tym terenie. Co to znaczy utylitarne? Pochówki. Mhm. I dolmen to nie był pochówek jednej osoby, tylko tam się te osoby... Znaczy od zawsze. Zmieniały. Ale mówię, od zawsze. Od zawsze, tak. To nie to znaczy, dla jednej osoby grobowiec, tylko tam część ludzi dokładano, kiedy jeszcze ileś tam osób było w środku, że tak powiem. Znaczy, mówiąc krótko, nie jest to super lider, tylko to jest po prostu miejsce, gdzie być może wybrane osoby, a być może wszystkich jak leci, składano, oczywiście pewnie nie w jednym, tylko w kilku tego typu budowlach. I najczęściej jest to tak, że czaszka i kości długie były wyjmowane i z jakichś tam powodów grzebane gdzieś indziej. Dolmen de Menga, słynny, ma 6000 lat, z zewnątrz 30 metrów długości. Słynie z tego, że ma jedną z najpotężniejszych komór grobowych w Europie. Słupy podtrzymujące potężny dach z
z wielkich płyt i ortostaty. Było ich bodajże 12, czyli te kamienne płyty. No, miały tu też, były tu zostawiane pochówki. Zobaczmy go. Jest to dolmen, który jest nietypowo usytuowany. Właściwie narzucało się, że powinien być usytuowany względem słońca, podczas którego jest przesileń, ale nie zupełnie jest. No, zobaczmy ten dolmen. Dlaczego nie jest usytuowany zgodnie ze słońcem podczas przesilenia? Otóż dlatego, że ważne jest, aby jego wyjście kierowało się na tamtą górę czy skałę, która przypomina profil leżącej, śpiącej, może nieżywej, zmarłej kobiety, patrzącej w niebo. Tam charakter ważny chyba dla tych społeczności był nie tylko ten profil, cały kontekst wskazuje na to, że on był ważny i ta skała była ważna. W jej zboczach są nisze skalne, w których znaleziono malarstwo z tego czasu, co dolmen. Bardzo schematyczne, bardzo proste, bardzo zatarte. Tym niemniej jednak jest. Niektórzy mówią, że można się w nich dopatrzyć ludzi w tańcu. Ale, kogo ja widzę? Miguel Ángel, autor kanału Antequera Oculta. Bienvenido al dolmen de Menga, el dolmen más grande de todo el megalitismo. Entre sus bloques de piedra, entre sus grandes megalitos de piedra, tenemos piedras de hasta 180 toneladas, las piedras más pesadas movidas en la prehistoria por tracción humana. En la pirámide de Keos, en la gran pirámide de Giza, el peso más pesado de las piedras son entre 60 y 62 toneladas. En Menga, 1800 años antes que en Keos, movimos piedras que multiplicaron por 3 el tamaño de la más pesada en la Gran Pirámide. El único dolmen con un pozo en su interior, un pozo de época neolítica, un pozo ceremonial que la profundidad del pozo es exactamente la longitud del dolmen. Una estructura hidráulica sin parangón, sin ningún parecido a ningún otro dolmen. El único dolmen con pilares, con columnas. La primera vez que construye el humano con pilares sería en el dolmen de Menga. Luego vendrían los templos en Mesopotamia y en Egipto, pero la primera vez es en Menga, en el dolmen más grande del mundo. Gracias. Upgrade. Jak to dobrze z kimś porozmawiać. Pan przewodnik, czy pan pracujący tutaj, prowadzący kanał Antequera Oculta, powiedział, jak jest. Chodźcie. W przesilenie letnie promienie słońca padają do tego miejsca. I jest to dosyć ciekawa historia, ponieważ jednocześnie słońce nie jest naprzeciwko wejścia, ale po skosie dolatują tutaj i jednocześnie widać głowę śpiącej kobiety. Dolmen oświetlony tymi promieniami wschodzącego słońca w przesilenie jest w trzech kolorach. Czarnym na suficie, ochrą pokryte ściany i kolumny. No, notabene te kolumny zwane Menga, stąd pochodzi nazwa Dolmen de Menga, potem były wykorzystywane w Babilonii. Ale pierwsze świadectwa takiej konstrukcji kolumn podpierających sufit są właśnie stąd. Znaczy pierwsze znane tego typu konstrukcje. Studnia. To nie są wykopki archeologiczne. To tu było. Czemu służyło? Studnia, woda. Na dnie jest woda, ale funkcja tego nie wiemy. Gdy ponownie spojrzymy w kierunku wyjścia z dolmenu, to oczywiście nasz wzrok przyciągnie niezwykła skała w oddali. Jak już się jej przyjrzymy, to możemy zauważyć na jednej z płyt, na jednym z ortostatów, dosyć charakterystyczne zagłębienia, tak zwane kopules, o których wspominaliśmy już nawet przy Neandertalczykach.
Nazwa pochodzi od kształtu filiżanki. Dalej, na płytach przy wejściu mamy zagadkowe ryty. Schematyczne, symboliczne, podobne są znajdowane w niszach skalnych i na skałach takich formacji, jak owa widoczna z wnętrza dolmenu. 70 metrów od tego dolmenu znajduje się kolejny, Dolmen de Viera. Jest on nieco młodszy od Dolmenu de Menga, lecz pomimo wszystko spięty z nim astronomicznie. Do Dolmenu de Menga słońce w dzień przesilenia letniego rano wstając wpada do wnętrza. Do Dolmenu de Viera słońce wpada w równonoc wiosenną i jesienną. Wstające słońce wpada głęboko do wnętrza. Ten dolmen nie jest skierowany na żadną skałę, żadną górę czy inny obiekt. Po prostu jest nakierowany na słońce w dnie równonocy. I jest on w związku z tym typowym, wręcz jak mówią, prototypowym dolmenem dla wszystkich innych dolmenów Andaluzji, zorientowanych astronomicznie. Oczywiście nie jest to tylko kalendarz słoneczny, bo jak już Kuba wcześniej wspomniał, do tego nie jest potrzebne budowanie takiej konstrukcji. Ten dolmen, jak i inne, ma również komorę grobową. I otóż w dnie równonocy, ani nigdy w żaden inny dzień, słońce do tej komory grobowej nie zagląda. Dopatrywałabym się tego, że jest to zrobione świadomie. Około 4 km od dolmenu de Menga i de Viera znajduje się Tolos El Romeral, który, można powiedzieć, stanowi z nimi całość astronomiczną. Jest to Tolos. Jest on kilkaset lat później postawiony niż te dolmeny. Co to znaczy Tolos? Jest to tego typu budowla, o których opowiadaliśmy na Krecie. Czyli nie powstała ona z ogromnych głazów, tylko z drobnych kamieni i ma w środku charakterystyczną kopułę. Znaczy, no, przykryta jest płytami. Korytarz, tak, który powstał, jest przykryty płytami. Tak, bo właśnie, więc to już jest Tolos, ale jest on prawdopodobnie z okresu przejściowego. Mhm. I ma też korytarz z tych wielkich płyt, ma niewielką komorę grobową za... To też trochę się tym różni od Tolosów z Krety, czyli ma dodatkową, jakby niewielką komorę grobową z tyłu, obok wielkiej sali zakrytej kopułą. Jest on ustawiony na wyjście, kieruje się na górę El Torcal, jednocześnie na słońce tam wstaje, oświetlając korytarz przy przesileniu zimowym. Góra ta ma w swoim masywie jaskinie, w których widać, że bywali ludzie w okresie powstania tego Tolosa. Czyli to też pewnie jakieś ma związki, ta góra sakralne, z wierzeniami tamtych ludów nam nieznanych. No, de facto, jak zwykle, podwójna funkcja. No, z jednej strony wskazania astronomiczne, narzędzia astronomiczne, a z drugiej strony właśnie otwarcie na związane z wierzeniami, z religią, otwarcie na miejsce, no, najprawdopodobniej święte, bo tam w tym miejscu znaleziono jakieś ryty po prostu. Mhm. No, znaczy o malarstwie to chyba za dużo powiedziane. Mhm. Jakieś ślady znaków, coś takiego. Być może niektórym wydają się, być może ja się do nich zaliczam, moje astronomiczne tłumaczenie położenia dolmenów dość mętne. Okej. Okay. To tutaj jest rebus przestrzenny, który wyjaśnia wszystko. Ołóż. Tutaj jest pokazane kierunki dolmenu Menga i Biera. Widać, że Biera wychodzi na równonoc. Solequinocjal. Menga na twarz pań. Chodźmy dalej. Po mojej prawej piękny zegar słoneczny.
chwilowo nienakręcony, bo chmury zaszły. Znaczy, odwrotnie, chmury naszły. Chodźmy, stańmy w centrum. Tu jest punkt. Stoję w środku. Zaznaczone znowu kierunki patrzenia dolmenów. Na murku, z tego punktu, z centrum, na murku widać odwzorowanie zarysu szczytów łańcuchów górskich zaznaczonymi i opisanymi położeniami wschodu słońca. W tym wypadku w dzień równonocy. Tutaj na tle gór widoczne przesilenie letnie. Ta linia to jest odwzorowanie terenu. Odwzorowanie śpiącej kobiety. Kształtu. Tak, i poczekaj. Jak pięknie się pokrywa z punktu właśnie na kierunku, na którym w tym momencie, z którego jest filmowany. Idealnie się pokrywa z rzeźbą. Przejdźmy jeszcze do ostatniego. Znowu, warto stanąć na kierunku od centrum. I znowu, na tle zarysu konturu gór. A to jest który? No to jest oczywiście przesilenie zimowe. Wątek osobisty. Uwielbiam, mimo swoich ograniczeń w dziedzinie astronomii, wszelkie urządzenia matematyczno-analogowe. Na przykład to. No, pinne Stonehenge. Czyli, powiedz jeszcze raz. Romeral ogląda przesilenie zimowe na tle tego konturu gór. Dolmen Biera ogląda równonoc w tym miejscu. Czyli na tle. To jest chyba nieistotne. Bardzo istotne, bo to pokazuje położenie wschodu słońca na tle zarysu konturu łańcucha górskiego. A to jest zaznaczone położenie słońca na tle penetrującego największą komorę największego dolmenu. Czyli dolmenu Demęga. Uwielbiam zegarki. Mechaniczne oczywiście, analogowe. Bardziej zaawansowane potrafią pokazywać dzień miesiąca. Są takie, które potrafią pokazywać miesiąc. Ten też potrafi. Niestety jest w tym momencie nienakręcony, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Jak już wspomniałem, chmury zaszły, wręcz przeciwnie, naszły. Ale spójrzcie. Znowu. Jeżeli mamy astronomiczne południe, czyli godzinę 12, czyli słońce jest na kierunku wyznaczonym przez tą ukośną wskazówkę, strzałkę. Prawda? No, nie mamy z tym do czynienia, bo jak mówię, zegarek dzisiaj jest nienakręcony. To wtedy inna wskazówka, mianowicie ta, wyznaczy nam miesiąc. Cień dojdzie. Słuchajcie, właśnie prawie bije kukułka w tej chwili. Czyli spójrzcie w tym momencie szybciutko. Dochodzi 12.
Znaczy oprócz tego, że oczywiście Unia Europejska uważa, że jest 12 po pierwszej, to dochodzi 12. Astronomicznie. Proszę bardzo. Jest. Czerwiec. Nio. Zegarek działa. To nie jest dokładnie, ponieważ nie jest dokładnie 12. Jest okolice 12. To prawda. To nie to, że zegarek się popsuł. Na stanowisku archeologicznym z dolmenami, na którym się właśnie znajdujemy, mieliśmy przyjemność poznać autora i twórcę z kanału na YouTubie, Michała Anioła. Miguel Angel, tak nazywa się tenże autor, który tutaj jest zatrudniony do pilnowania gamoni, aby nie niszczyli dolmenów. Czyli jest przewodnikiem. Czyli jest po prostu przewodnikiem. Mnóstwo ciekawych informacji nam tutaj dał o tych dolmenach. Fantastyczny facet, pełen energii. Antequera Occulta. Koniecznie zajrzyjcie na ten kanał. To Nidra jest po hiszpańsku. Urodę miejsca i z samego obrazu widać o co chodzi. Tym niemniej po powrocie spróbujemy nawiązać jeszcze raz kontakt z występującym we fragmencie naszego filmu Michałem Aniołem i porozmawiać, żeby fragmenty jego filmów udostępnić na naszym kanale z tłumaczeniem na polski. Dobrze. I teraz taka errata. Z tego co zrozumiałam, Michał Anioł powiedział nam, że dolmen Demenga występuje, ma trzy barwy. Czarną, czerwoną i taką naturalną, czyli białą. Ma je, tylko że czerwona barwa nie jest, jak twierdziła dzisiejsza inna przewodniczka, bo to wczoraj było to wspaniałe spotkanie, to nie jest namalowane ochrą, czerwona barwa, tylko jest to naturalne wietrzenie piaskowca. A jeszcze kolejne informacje mamy, takie w zasadzie godzące obie te wersje, że jest tutaj naturalne wietrzenie piaskowca na czerwono oraz używanie świadome przez ludzi czerwonego barwnika. Czarne to od palenia w środku ognisk. No po prostu prawie... No, głównie na suficie. Głównie na suficie są, tak, tak, tak. No, kolejne jakby ożywienie tamtej społeczności, tak? Coś robili, ogniska palili. No dobrze. Może spróbujmy uporządkować te informacje i wrażenia. Pod Antequerą. Trzy megality. Antequera Andaluzja. Andaluzja. Hiszpania. Dokładnie. Trzy no bo tu jesteśmy. Trzy megality. Na niedużym terenie. Znaczy przynajmniej trzy odkryte. Łączące funkcje sakralne i astronomiczne. Jeżeli chodzi o funkcje astronomiczne, są następujące. Dolmen de Biera jest prosty. Nie wzbudza specjalnie niepokoju. Ot wychodzi prosto na równonoc. O świcie słońce wstaje, oświetlając korytarz aż do końca praktycznie, prosto przez wejście. Mówiąc krótko, jest to prosta konsekwencja wychodzenia na punkt wschodu słońca w momencie równonocy. No, dużo ciekawszy i działający na wyobraźnię jest dolmen Demenga. Po pierwsze jest najstarszy. Po drugie jest największy. Po trzecie de facto najstarsze znane zastosowanie słupów podpierających gigantyczny sufit. Potem technika stosowana na przykład w Babilonii. I co jest najciekawsze, widok z tego tolosa, z Komory, na wspaniałą górę. Górę przypominającą śpiącą kobietę. I mogę dać parę słów o górze? Oczywiście. Bo ona może być, przypomina śpiącą kobietę albo kobietę, która zmarła. Góra ma w sobie jaskinię, jest to formacja skalna związana z ziemią. Dolmen to jest również miejsce, w którym grzebano zmarłych, ale tak jakby może odtwarzać jaskinię, związane z ziemią.
czyli ta formacja wiąże się z ziemią, a zamkniętymi oczami patrzy, a właściwie nie patrzy, bo ma je zamknięte, tak wygląda ta formacja skalna, patrzy w niebo. Czyli może to być w tym cała wielka jakby idea religijna. Ta symboliczna kobieta, symboliczny ktoś, nawet nie wiem, czy to jest bogini, czy nie, czy to jest po prostu tak symbol, związany jest z ziemią, ze snem lub śmiercią, a jednocześnie z otwarciem na niebo. To mi się kojarzy. Tego nikt tak, to moje skojarzenie. No, pod wpływem oczywiście tych naszych poszukiwań i różnych cząstkowych informacji. Tak, to była taka dygresja do podsumowania. Dobrze, możemy ciągnąć podsumowanie dalej. W tym momencie również aspekt astronomiczny Dolmenu Demenga polega na tym, że pod pewnym kątem, on nie jest otwarty na, ale pod pewnym kątem penetruje go światło o wschodzie w momencie przesilenia letniego. No więc mamy jakby już drugi punkt astronomiczny zaznaczony na tym terenie. Przejdźmy do trzeciego. To losu, najpóźniejszego. Tam z kolei światło wpada do korytarza w momencie przesilenia zimowego. A jednocześnie jest ono otwarte na górę. Kolejna rzecz, która się powtarza tak samo jak w Dolmenie Demenga, w Tolosie. On jest otwarty na formację górską Ertorkal, tak, która z kolei zawiera w sobie miejsca, jaskinie, schronienia, w których znowu odnaleziono inskrypcje, znaczy inskrypcje, no nie inskrypcje, no jakieś znaki. Czyli z całą pewnością była tam, no odbywała się jakaś działalność, no kultowa tak naprawdę. No, nie sądzę, że to było takie proste graffiti. No nie, no pewnie nie. Jak w Pompejach albo na Placu Kultury. Dobrze. Ładny obrazek, prawda? Bardzo. Czyli mamy grupę trzech megalitów. To naprawdę przyzwoitych megalitów. Tak, tak. No, o, tak. Powiedzmy, że w jednym z nich, najstarszym, Demenga, o czym żeśmy już wspominali, ale warto to przypomnieć, jeden głaz przykrywający część komory waży 180 ton. Dobrze, on tam nie leżał obok. On był wniesiony na górkę i położony w miejscu docelowym. Ja jeszcze dodam, że wnętrze tego dolmenu, o którym mówimy w tej chwili, a który jest za naszymi plecami, jest jednym z największych, albo w ogóle największym wnętrzem megalitu w Europie. Powiemy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jest również najgłębszy. Tak. Ponieważ studnia, która w nim się mieści, mówiąc krótko, ma te drobne tyle metrów, ile długości ma dolmen, czyli około 30 głębokości. Kamień trochę leci. Opuszczony kamień trochę leci. Dobrze. I wpada do wody, czyli woda jest tam nadal. Tak. Ale nie jest to wszystko takie proste. Nie jest to wszystko takie proste z jednego powodu. I tu są już moje, że tak powiem, uwagi krytyczne do tego obrazu. Czy moje refleksje. Te dolmeny powstawały w bardzo różnym czasie. Znaczy te megality. Znaczy na przestrzeni tysiąca lat. Poza tym spektakularny, wspaniała konstrukcja największego i najstarszego. No i taka to losowata, czy już taka mierna. Znaczy nie, czekaj, najstarszy to jest Demenga. No to ona nie jest to losowata. Ale to losowaty jest najpóźniejszy, tak, i najgorzej zrobiony. A tak. Najmniej wymagał wysiłku. Tak. Ściany są poukładane z kamyczków, z cegiełek, no po prostu. No przywalone, no jakimiś tam płytami, no trzeba je było wnieść, ale to już w ogóle nawet nie leży obok wysiłku. Tak. Związanego z tworzeniem Tolosa, nie Tolosa, tylko dolmenu pierwszego Demenga, który rzeczywiście jest najbardziej... Który jest za nami. Tak, no tylko od innej strony.
Teraz jest to wzgórek. Kiedyś to była większa konstrukcja i dłuższa. A ja tu dorzucę, że tak, na ogromnej przestrzeni czasowej, ale... Znaczy tysiące lat, wiem, no mówiąc ale budowle kultowe, wszystko na to wskazuje, ze względu na depozyty, były używane przez właśnie bardzo długi czas, który czasem przekracza te tysiąc lat. Znaczy nie, no dobrze, no akurat te megality były używane do czasów rzymskich. No więc właśnie, więc... Czyli tak, tylko po prostu tysięcy lat tak naprawdę. No nie powstawały jedne prawie w tym samym czasie, ale brały siebie pod uwagę i były ustawiane na inny aspekt, czyli tamte były używane... No jak były, że tak powiem, a dostawiano kolejne, inaczej zorientowane, bo de facto one pokrywają wszystkie punkty charakterystyczne, no dwa przesilenia i równonoce. No tak, no, no. Wszystkie wyróżniki jakby zmian koła roku. No właśnie. Koła pół roku. Tak, dobra. To chyba tyle. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy za wszystkie kawy, które, no powiedzmy sobie szczerze, są bardzo miłe. Widać, że chętnie tam oglądacie nas. Dobrze, po prostu. Jak wiele razy żeśmy mówili, jeżeli człowiek zobaczy coś wspaniałego, a jeszcze w dodatku ma świra, to jeżeli ma widome, no właśnie, daje się mu odczuć, że ktoś tego słucha, to jest mu bardzo miło. No właśnie tak. Także okay. Jeszcze raz tyle na dzisiaj i cóż, do następnego razu. Bywajcie. Cześć. Cześć.